Tu Mitka. Stachu? Ała, ja cię. A wiesz co Mateusz ma powiedzieć dopiero? Jedziemy, panowie. No chodź, bo już nagrywasz. No jeszcze muszę czwartkowy wrzucić Mateuszowi. Mati. Ja mogę tylko zapytać. Paulo, why? Jedziemy. To chodź w górę. Dobry, mógłbyś, Karol, wytłumaczyć nam, jak to się stało, że takie, że? Jestem że takie, stop, że takie stop klatki powstają w internecie z twoich wystąpień publicznych? Bo rozumiem, mogę ci wytłumaczyć. Tak, ja tylko dokończę swoje pytanie, jeśli pozwolisz. Rozumiem, że to taką pozycję przyjąłeś. Aha. Nie ma nic wspólnego właśnie z jakimiś konotacjami religijnymi. Nie, 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 odjebałem i zacząłem nauczać. Aha! 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 Mati, wyciąłeś? Tak jest. Dobrze, no to jaka jest genealogia, geneza? Najpierw wyślę Matiemu, żeby nie musiał szukać, bo jestem dobrym kolegą. To k***a nie podskakuj, Mateusz. Jesteś dobrym kolegą dla Matiego. A widziałeś się kiedyś z Matiem? No, nie, nie, nie. To jak jesteś dobrym kolegą dla Matiego? Dobrym kolegą z pracy. I tak to leci jako. Okej, okay, a gdzie Mati mieszka, w jakim mieście? Wiem. Mati mieszka w... Kurde, nie interesuj, bo to ci mi mordy dostaniesz. Obiecaliśmy wam w wczorajszym odcinku, że... A, follow up. No tak, bo była taka niesnaska między nami a Michałem. Tak. A Michałem. I tak tam jest. Karol w trakcie czytania maila od Michała zarzucił Michałowi niepotrzebne trzymanie urazów. Holding to the grudges. So how I can take, kurwa. I że lepiej byłoby zarzucić holding to i puścić i żyć swoim życiem. Tak. Tym bardziej, że ten uraz dotyczy rzeczy takiej dosyć drobnej. No, jak to nawet opinia. Jak to nawet Michał sam w mailu napisał, że incydent, to był taki incydent malutki. No, ale dobrze, wszystko fajnie. W skrócie chodziło tam o to, że wyprosiłem Michała ze sceny. Tak, odcinek poszedł, Michał postanowił... Co było, to było. Co padło z naszej strony, to padło. Już padło. Nie wypieramy. Jeszcze zostało zedytowane przez Maćka, bo akurat ten odcinek Maciek edytował, ale generalnie padło. Natomiast 25 kwietnia... Chyba. Cześć, killer. Michał postanowił napisać do nas po raz kolejny. Drogi Karol, jak widzisz, zaczynamy od kropki nienawiści, więc wiem, że sprawa będzie poważna. Jest coś w tym, no nie? No wiadomo, historia jest w 100% prawdziwa. Stary wstał. Ty nie rozumiesz, chłopcze, czym jest subiektywizm i ty mi piszesz o historii w 100% prawdziwej, opisując ją tylko ze swojej perspektywy. Emotional damage! Ty mnie hopie, hopie. On ma 32 lata, ty mówisz chłopcze. Chłopcze, chłopcze. Jeżeli Włodek cię mógł wyprosić ze sceny, to ja cię mogę teraz poustawiać. Ale spokojnie. Tak. Opowiadam często tę historię ludziom dla beki i w bekowo-sartystycznym wydźwięku chciałem opisać... Moja mama zawsze powtarza, w każdym żarcie z ziarenkoprawdy, ja też się tego trzymam po prostu całe życie. Nigdy mnie to nie zawiodło, to w przysłowie. Ja się śmiałem, mi wystarczy. Zwróć uwagę, że on w ogóle daje spację po każdym zdaniu. On tak jadł, kapał tak gęsto, że aż entery musiał kurwa po każdym zdaniu. Są kropki, są kropki. Tak, 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 tak. Nie lubię, jak tak się śmiesz, szefie. A jak my się z nim kiedyś spotkamy, to tam ryj po prostu. Bo widać mogę dać. Musimy zrobić blacklistę ludzi, którzy będą mogli kupić bilet wstępu na 2000 odcinek, żeby z tego maila na pewno się nie dało kupić. Panie Sławku, raz, tak, panie Sławku, raz, tak. Żarty. Nie wiadomo. Tak, kocham Włodka i nie trzymam do niego żadnej urazy. O, no to miłe, dziękuję. Ale kropka jest dalej. Tak, miałem nadzieję, że Karol podchwyci motyw z challenge'em z bułką tartą na wizji. Wiesz co, Karolu, ty kochany bez beku niereformowalny. No, to miło napisał. To się zgadza. Gdzie ta bułka tarta? Jaka bułka tarta? No nie pamiętam, że on by chciał. Ale jak, myślał, gdzie to my ją mamy? No on myślał, że my to naprawdę zrobimy. A bo on chciał, żebyśmy to zrobili na wizji? Tak, p***ał go. Nie, to nie te lata już, Michał. No to właśnie, dziękuję, ty mu to powiedz. W pierwszej serii, no pewnie byśmy to zrobili. Teraz, stary. Co ty? Hopie. Daj spokój, zostaw to. Czy jest jakiś temat, którego nie zrobiliśmy? Ja mam mail zatytułowany Kotarski w TVN, kłamstwo i manipulacja. To takie to ja lubię. Gotów? Jedziemy! Krzysiek pisze. Takie to ja lubię, lubię. Witajcie, Karolu i Włodku, uśmieszek. Taka oto rzecz mi się dzisiaj, to jest w sobotę, bo mail jest z 22 kwietnia 2023 roku. Chyba. Odmawiam złożenia zeznań. Siadam sobie rano w sobotę w salonie po bardzo udanym śnie. Gratuluję. Gratuluję. Włączam TV, bo kawka już jest. W Stanach leci w tle. Co tam wiadomo. Na świecie słychać? I żeby zobaczyć, co tam nosicie się słychać. To chciałem ci tylko, Krzyśku, powiedzieć, że jeżeli chcesz dowiedzieć się, co tam nosicie słychać, to tak nie rób, że rano, że włączasz telewizor, bo nie dowiesz się nigdy. Ale dobrze. I co widzę? Kotarski w TV śniadaniowej i do tego ten pasek. Skandal. Czuję się oburzony. Kto słucha tego podcastu, który nawet nie jest regularny? Nie wiem, kto dobiera gości, ale ewidentnie trafił. Mimo tego pozdrawiam
i czekam na kolejne odcinki. Mhm. Ja chciałem tylko tutaj powiedzieć tutaj zdjęcie. Mamy tutaj... Ale się ubrał jednak. Potrafi się ładnie ubrać człowiek. No nie, no... Stary, to piękny, jest klasa, elegancja, ale pięknie wygląda, nie? Zobaczcie, jaki ładny! Ważna rzecz. Nasi goście. Ważna rzecz, właśnie, bo nasi goście to... W ogóle to są też wszyscy goście mojego podcastu. Justyna była u mnie w podcaście, Maciek był u mnie w podcaście i Radek był u mnie w podcaście. Wszystkich znam, wszyscy fajni. Z kim najlepiej się rozmawiał, tylko szczerze? Z Radkiem, ale z Maćkiem nagrywałem tylko raz i mam nadzieję, że powtórzymy rozmowę w tym roku. Z Justyną mi się też rozmawiało bardzo dobrze, tylko że to była rozmowa o dzieciach, a ja nie mam dzieci. Justyna... No, co to było? Proszę powtórzeczkę. Naradka Enhance. Co to było? Popatrz, ale popatrz. Analiza sytuacyjna, popatrz. Podnieta. Tak. Lekka podnieta. Chillera. Chciałem to samo powiedzieć, ale myślałem, a może oleję trochę. Ale nie? Co to? Przecież tutaj mamy ryby w wodzie. Ryba w wodzie. Tak. Ciekawe. Jeszcze raz poprosiłbym tę sekundę. Enhance. Albo nasi goście. A, bo on powtórzył. Justka, okay. Autorka nie jest tylko... Dobrze, dzień dobry. Żeby ładnie powiedzieć. Spokojnie. Panuję nad sytuacją. Spokojnie. Jeszcze mnie nie zapytali, to nie będę się odzywał. Jeszcze. Trzeci będę. A kurde. Nieproszony nie będę. No i Radek Kotarski, popularyzator wiedzy, autor podcastu życiowego. No, o nie, ale ci kurde krótką piłkę wysunęli. Czyli nie mamy pojęcia, o czym jest twój podcast. O nie. Oj Boże, dzień dobry TVN. Ludzie. Jeśli tyle dla was znaczy, ludzie. Podcast życiowy. Taki życiowy podcast. Nie, no nie, nie, nie. Bo, nie, stop. Nie, bo wyleje się na mnie fala hejtu. Proszę, pozwól mi wyprostować. Ja wiem, to jest śniadaniówka, tam jest wielu gości. Można, każdy się może pomylić, żeby była jasność. Ale pani Agnieszka jest zadowolona. No i dobre. A jakby się w ogóle, ty byś lepiej określił PKP. Podcast o przyjaźni. Prove me wrong. To jest totalnie... A słuchałeś PKP? Bo ja słucham czasem PKP, więc wiem, o czym jest ten podcast. O przyjaźni między nimi? Tak. Serio? Mhm. No tak. Może chcemy jakieś lekcje wyciągnąć z ich podcastu dla nas? Nie, bo nie jesteśmy przyjaciółmi. Przecież ci mówiłem 1000 razy, Piotrek Kędzierski, że tylko z tobą prowadzę ten program. Okej, Piotrek Kędzierski, rozumiesz? Nie jesteś dla mnie... Wiem, mówiłeś mi to już. Misiek Koterski też nie był moim przyjacielem. Okej, wiem, musisz tego ciągle powtarzać. Jakuba Wojewódzki na szczyt, zawsze na szczyt. Ja nawet z Piotrem nie jestem przyjacielem, tak trzeba to nazwać, natomiast... Nie, ale życiowego w sensie mówiącego tak, o życiu. Tak, o takich różnych rzeczach oczywiście. Podsiadł Koterski. Jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko. Już Mati tutaj, no jest wysoko. Dawaj Marek, to już się kameruje! No i właśnie z tym internetem to jest tak, że z tymi podcastami wysoka? No bo dzisiaj z tymi podcastami, jak to jest, Agnieszka? Jak to z tym jest? No. Z tym internetem i z tymi podcastami. Jest trochę jednak takie dystans. Aczkolwiek, pani Agnieszko, pani robi również program w internecie Trójkąt. No tak. To jest w tym internecie z tymi podcastami. Prawda, Maciek, i tak jak ty pracowałeś w różnych mediach, w różnych gazetach i w których nie do końca było miejsce na to, co ciebie najbardziej interesuje, internet dał ci to samo, zauważyłem. Przysumujmy, bo Mati nie wie, o co chodzi. Patrzymy teraz na panią Ewę. W których nie do końca było miejsce na to, co ciebie najbardziej interesuje. O kurwa, to był dobre. Jak wyglądało, jakby ktoś tam się wyjebał kabel albo coś takiego, nie? Julian! Dobrać sobie takiego kompana, który ma tak... O, jak najgorzej, nie robimy tak! To jest chuj... Oj, przepraszam. Co? To, co? Czego nie robimy? Uważam, że to nie jest fajne. Niech pani Ewa jeszcze raz zada to pytanie, no. Ciekawe, jak Radkowi pracuje się z Dawidem Podsiadło, wyjątkowo zajętym człowiekiem. Bo dobrać to jest sobie takiego kompana. W sensie, popatrz, zapraszasz Radka w ramach wspólnego formatu i gadasz o tym, kogo nie ma i tym, który jest jeszcze bardziej znany. To jest tak, jakby ciebie tak, zaprosiliście... No właśnie, jak to jest z tym Karolem pracować, a tak... Zajebiście! Ale wiesz co, no jak byłem... Ale mogłaby zacząć od pytania o ciebie. Ale jak byłem w tym Leżajsku, co potem nagrywaliśmy, potem pojechałeś, ja zostałem na scenie. Stary, no nie wiem ile, że 1/3 pytań była gdzieś tam o ciebie, nie? W sensie jak tam z Karolem, ale, co tam z Karolem. Ale widzisz, że to trwa. Oni gadają przez... No, pierwsze pytanie, ja po prostu pierwszego pytania bym nie zaczął o kogoś, kogo nie ma. Tylko dlatego, że jest bardziej znany. Znaczy, no nie wiem, no jakby pewnie... A może ja też takie błędy popełniam. Moim zdaniem to jest błąd. Wiem, że Radek się super odpowie, bo Radek jest Radkiem i Radek odpowie pewnie najbardziej z klasą. Się Radek może w serduszku czuć, że to nie jest fajne pytanie, on nigdy nie dopoznać. Nie, ja myślę, że Radek nie uważa, że to jest niefajne pytanie. Aha. Ja uważam, że to jest niefajne pytanie. W sensie jako... No to też ładnie ze strony Radka. Nawet, że nie, ja myślę, że Radek ma chillerę totalną, proszę cię. I niestety nie jesteśmy obecni co tydzień, chociaż byśmy bardzo chcieli.
to staramy się jak najbardziej efektywnie wykorzystać ten czas w ramach jednego odcinka. W związku z tym, jak już się bierzemy za jakiś jeden temat życiowy, lifestyle'owy, jakkolwiek byśmy określili go, który może zainteresować tak nieco szerszego, no, to Jezu, staramy się go ale on też chce się zmieścić w śniadaniówce, żeby powiedzieć wszystko. Boże, Boże, ty kochani, przecież wy wszyscy byliście w śniadaniówkach, wiecie, że tego i tak nikt nie słucha. Chillera! Znaczy ja wiem, jak się już tam jest... No bo wiesz, że masz 30 sekund. Wiem, ale to woło, no nie, wiem jak jest, Nawet ustawiamy kadr w taki sposób, żeby ktoś się mógł tak jakby czysto fizycznie dosiąść do tego stolika, bo od samego początku nam o to chodziło, że skoro nam się ciekawostka? Ze sobą... Czy chcesz ciekawostkę? Że to tak jak u nas, że ludzie też tak czują, że się dosiadają do nas. Moją kamerą to jest nagrywane. A to jest jako leasing? Tam pobierasz opłaty co miesiąc, czy po prostu dałeś? No, w akcjach. Opcjach na udziały. A 6300? Im dałeś? Czy 7S2? Za free? Nie, no sprzedałem mu. A, to dobrze, chociaż tyle. No, Radkowi za darmo dałem. Nie fałszywie skromnym przeświadczeniem myśleliśmy, że być może ktoś będzie chciał się do tego stolika dosiąść. Ja oglądam, ja chciałem powiedzieć, ja oglądam. A masz jakiś odcinek do polecenia, tak jak na przykład jakby ktoś chciał się wkręcić w LS-a, to Angelikę by dostał? To jest podobne naprawdę w PKP do LS-a, tylko że PKP jest dużo milszy niż LS. LS jest ironiczny, ja jestem chłop i tak dalej. W PKP tak nie jest. W PKP jest good vibes only i chłopaki widać, że to... I to bardzo widać też w komentarzach. I to jest super, bo to jest coś, czego ja nie potrafię, więc doceniam, jak ktoś to potrafi. I ich siłą jest to właśnie, że ten podcast się w pewnym sensie rozkręca i fajnie jest zobaczyć te pierwsze odcinki, które były bardziej tematyczne, po te późniejsze, gdzie na przykład jest odcinek, gdzie się kłócą o ulubiony kolor, nie? O, jest brutalny spór redaktorów o najlepszy kolor. I wiesz, i to jest odcinek, w którym oni po prostu rozmawiają o tym, który kolor jest lepszy. Komu ufasz na tyle, żeby montował Radek to wszystko, co tworzycie z Dawidem? Nikomu. Ale Radek w związku z tym montuję to sam i biorąc pod uwagę, że to są takie sprawy, które no, mam już świadomość, że mogą niektórych zawodów... A to, Radku, to my też mieliśmy takie obawy przed oddaniem surówki pierwszemu montażyście. Ale kto... ja chcę montować, nie chcę montować. Kto był pierwszym montażystą? A kto był pierwszym? Radek chyba. Radek i Angelika była jego pierwszym odcinkiem. No tak. A i Dominik Bos to oglądał. Każde medium jest do czegoś zupełnie innego. To jest trochę tak, że właśnie ja chcę z kimś miło spędzić czas. To się zgodzę z nimi, że tyczy się to też nas, tyczy się to też live streamów na Twitchu, na YouTubie. To jest spędzanie czasu. Ludzie chcą po prostu mieć z kim miło spędzić czas, a przez to, że nasze życie się po prostu przeniosło w dużej mierze do internetu, to szukamy tego czasu do spędzenia w internecie. Miło. Dziękuję za tak, uwagę. Biorę ją. Postaram się poprawić. No. No i dobre. No dobra, no tak, no, tak, tak, no. tak. Ale tak jak ci mówię, ja po odsłuchaniu kilku, no nie kilkunastu, ale kilku odcinków PKP wiem, że ich największą siłą i jest i równocześnie tym, co sprawia, że ta społeczność jest nie jakaś ogromna, ale jest zwarta. Taki ukryty przytyk. Nie, 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 to nie jest przytyk, to jest stwierdzenie faktu, ale oni o tym wiedzą doskonale, że oni właśnie, nawet o tym mówią, że oni mają społeczność, która, to nie jest kanał, który jest nastawiony na jakiś rozrost. Po pierwsze dlatego, bo jest kręcony w transzach i publikowany w transzach, więc to nie jest dobre dla algorytmu. Po drugie dlatego, że są tak inside'owi, oni bywają dużo bardziej inside'owi niż LS. No, więc no i to jeszcze trwa godzinę i tak dalej. Jest git, absolutnie tak. PKP, pozdrawiamy bardzo serdecznie Dawida, Radka. Gdyby się przypadkiem okazało tak, że któryś z was ogląda LS-a, bo jesteście na miniaturce i Radek stwierdzi, dobra, idę sprawdzić, jak mnie Karol Paciorek szkaluje. Radku, przecież wiesz, że ja cię nie szkaluję. Nie, nie, już nie mogę na ciebie patrzeć. Już nie mogę na ciebie patrzeć. To na koniec odcinka i jako feel good content. Hey, what's your name? Noah, my name is Noah. Hi Noah, I'm Keone. You're probably my favorite actor in the whole world. Oh my gosh, Noah, best. Thank you. Did you see Duke Kaboom in Toy Story 4? Yeah, he's my favorite character. Canada's greatest stuntman. Well, I'm glad you liked it. I really liked playing Duke Kaboom. Ja, stary, wiesz, ile on ma takich sytuacji w ciągu dnia? Jest tyle zdjęć w internecie krążących, że Keanu... Bo Keanu jest jedną z tych A-celebrity, że daje sobie robić fotkę, że jak go spotkasz. I są, stary, setki zdjęć randomowych ludzi w necie, gdzie Keanu po prostu daje sobie zrobić... Ja, jestem pod ogromnym wrażeniem. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że jakby on to robi. To jest, nie, to jest dla mnie niewyobrażalne. No, wiesz, ile to czasu ci zajmuje? Wiesz, ile to wyrywa... Ile razy to może ci wyrywa jemu, z iścia? Może jemu... Daje radość, więcej radości. Daj mi dokończyć.
Może jemu daje więcej radości właśnie te interakcje z ludźmi na bazie tych rzeczy, które tworzy, niż samo tworzenie tych rzeczy. Może, ale, no, ale mi chodzi też o praktyczną stronę, czyli stary, wyobraź sobie, że idziesz. No, ale jeśli ci to daje radość się, i spełnienie w życiu. Ale spieszy ci się dosłownie, może bo ci się... nigdzie nie spieszy, stary, jesteś Keanu, nigdzie ci się w życiu ale nie spieszy. Ale możesz mleko zostawiłeś na gazie, kumasz. Stary, masz wywalone, już jesteś Keanu. To to być może, I, ale ja nadal i tak, ja i tak jestem pod ogromnym wrażeniem on tego, jak bardzo... A jednak mu się chce. My na przykład też musimy teraz mniej niż musieliśmy 15 lat temu. Jeszcze trochę musimy, a on już nic nie musi, stary. On już ma John Wick 4 zajebisty. Ile on ma lat? Z 50, nie? 58. Okej. Okay. I dalej gra w John Wick 4? Zajebisty był John Wick. I w ogóle nie wygląda jak miał 58 pewnie, nie? Wygląda jak miał 35. No nie, 40. Nie, 40 z hakiem. You're breathtaking! You're all breathtaking! Drugi dzień po maturach, w sensie postawić matur. O, nie, no właśnie, czyli dzisiaj ten, Majca? Angielski. Angielski, o, English. Był już, to już, jak już oglądacie to było, przypominamy wam, że w poniedziałek matma. Majca. Podstawowa, Majca. Co to jest całka oznaczona polski śmie... A, to podstawowa. No to oblicz 18... Stary, co oblicz, jest... oblicz 16 minus 6. To było 16 minus 6, tak. No to, no oblicz, no. No to jest 10. No nie, to jest 16 minus 3 minus 3. Nie, ale pytaj, oblicz... Ściągałeś. Nie kłam! Nie, no ale co jest na maturze podstawowej, stary, z matmy? Nie, dwa razy nie miałem dwa, matmy wtedy. 2 razy 2. No, na pewno. To jest najgorsze. Życzymy wam powodzenia na maturach, bawcie się dobrze w weekend. Pamiętajcie, że na ostatniej prostej też się warto i można jeszcze poduczyć. Co ty robisz? O, dawaj przykładowe zadanie mi jedno. Tylko, że już dużo czasu jest. Wiem, ale Mati rozwiąże z nami. Nieporozumienie. Lecimy. Liczba 15 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby x. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 0,24. Liczba x to... 15,20. Otóż nie. Czemu nie 14,80? A, bo niedomiarem. A, kurde. No to jak niedomiarem, to 14,80. To 14,80, racja. To, co, ja już tu leżę. Punkty E, 7, E, F, 7, środki bloków, odpowiednie AB i BC, kwadrat ABCD. Przekątny. To jest proste. No ile, no? No to się niweluje, no to jest 9. A komuś przydam sobie, nie pamiętam tych rzeczy, ale te wszystkie rzeczy były na zajęciach, w sensie jak rozwiązywać tego typu zadania, no to... No okej. Okay. Jeśli uważałeś w szkole, no to powinno... Ale jeśli uważałeś w szkole, w ogóle jakie założenie odważne? No, 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 ja wiem. Po co się chodzi do szkoły, jak nie po to, żeby uważać na zajęciach? Pozdrawiać dziewczyny? Wszyscy mieli taki komfort. Dobrze, dziękuję wam bardzo, trzymajcie się ciepło. Powodzenia na maturach, no. Z matmy w poniedziałek, a tymczasem bądźcie... Lekko... stronniczy. Ladies and gentlemen, the weekend. Lekko stronniczy to taki program o życiowy. Można tak powiedzieć. To taki życiowy program. Powiedz proszę, Włodku, lekko stronniczy, prowadzisz z Karolem Paciorkiem. Karol Paciorek jest taką świetną postacią. To prawda. Opowiedz proszę, jak fantastycznie się z nim pracuje. No, z Karolem nie było łatwo zacząć, ale jak już się wkręciliśmy w taki codzienny tryb pracy, to nabraliśmy pędu. I... Powiedz nam więcej o Karolu, bo to jest bardziej jego program. Pa, pa. I co? Powodzenia, dzieciaczki.